Witam wszystkich oglądających na kanale Bracia na Roli. Aktualnie remontujemy w ciągniku masę Ferguson 255 hamulce, a z racji tego, że nie widziałem na YouTubie żadnej relacji z naprawy hamulców, nawet żadnych informacji po prostu nie ma skąd zaczerpnąć, postanowiłem nagrać film, jak to akurat ta naprawa wygląda u nas. Tutaj już obecnie jedna strona, są już tarczki wymienione. Po prostu robimy to w ten sposób, że zrobiliśmy najpierw jedną stronę. Tutaj koło było założone, zwolnica, żeby było bezpieczniej, no bo tutaj wtedy ciągnik jest tak jakby podparty tylko tutaj na tej wąskiej części, więc jest bardzo duże ryzyko, że mógłby się wywrócić. Trzeba mieć jakiś specjalny stojak, a my to zrobiliśmy w ten sposób, że po prostu na jednej stronie było koło ustawione szeroko, robiło tak jakby przeciwwagę. Tutaj właśnie kobyłka bardziej na tej stronie przeciwnej, tak jakby na tej stronie, co to właśnie była ściągnięta zwolnica. Wtedy było w miarę bezpiecznie. Hamulce nie dały się już wyregulować, podciąganie nic nie dawało, po prostu nie było takiego płynnego hamowania, tylko ciągnik naraz. Nie było hamowania, nie było i nagle po prostu ciągnik naraz stawał, było takie szarpnięcie. Układ tutaj hamulcowy w tym ciągniku składa się tak jakby w części tutaj od mechanizmu różnicowego jest tarcza, przekładka, później są rozpieraki, coś podobne typu jak w Bizonie, później jest tarcza, przekładka i jeszcze właśnie jedna tarcza, czyli mamy 5 tarcz, 3 przekładki. Przekładki tutaj widać dość mocne wytarcie. I do tego to wytarcie nie było równomierne. Tutaj jest mniej, tu jest trochę więcej wytarte i tak jest na każdej. Nowe przekładki powinny mieć 2,7 mm. Tu mamy około, w tym miejscu wytarcie, jak się zmierzy, jest około 2 mm, więc powiedzmy po 7, tak jakby po 70 setek na 3, to mamy już 2 mm. I 5 tarcz jest wytartych około, każda około 8 setek, więc tutaj mamy 4 mm, także uzbierało nam się 6 mm na samych tarczach i przekładkach luzu, czyli to jest więcej niż tak jakby nie byłoby jednej tarczy tam w ogóle wsadzonej. No i dodatkowo trzeba też wziąć pod uwagę, że wycierają się elementy w ciągniku, te, które też działają jak powiedzmy takie, no, takie przekładki, które po prostu o nie się ociera, ocierają się o nie tarcze. Także tak, tutaj nowe przekładki, tu jest podany wymiar, nowa tarcza. Koszt tarcz przekładek na jedną stronę to jest około 350 zł. Tutaj dodatkowo trzeba kupić coś takiego typu, to nawet u nas nie jest potrzebne, ale w niektórych modelach 255 właśnie takie coś jest potrzebne. Po prostu zakłada się takie o-ringi, one wchodzą po dwa na jedną stronę i taka uszczelka tutaj od pokrywy tego wspornika, tak jakby tej dźwigni od hamowania. No, z tej strony to jeszcze jest brudne. Także odkręcanie zwolnicy musimy zacząć najlepiej od ściągnięcia tutaj sprężyny, ściągnięcia dźwigienek od hamulca roboczego, od hamulca postojowego i trzeba odkręcić tutaj z tej strony mamy chyba bodajże 3 śruby i ściągnąć ten wspornik tej tutaj dźwigni, ponieważ musimy się dostać tam do śrub spod spodu od zwolnicy. Dobra, ja tutaj akurat w tej chwili jestem sam, nie mam za bardzo jak nagrywać, więc pierwszy raz za rozkręcanie odkręcę tą klapkę, to dalej coś nagram. Także mamy ten wspornik odkręcony tutaj od tej łapki, co podciąga tak jakby hamulec. No i mamy tutaj widok do środka rozpierak. Tutaj od strony mechanizmu 3 tarcze, 2 przekładki, od strony zewnętrznej 2 tarcze, 1 przekładka. No i tutaj właśnie tak będzie lepiej to zobrazowane, jaki tutaj już jest luz. Także tutaj no bardzo duży luz. Hamulce już po prostu nie działały, dopiero jak się docisnęło, wtedy hamowało to naraz, no bo po prostu kulki za daleko się rozchodziły, no i tutaj już regulacja nie pomagała.
Także bierzemy się za rozkręcanie zwolnicy i później pokażemy, co dalej. Także mamy zwolnicę wyciągniętą. Teraz chcemy się tutaj dostać do hamulcy, do tarczek. Pokażemy, jak to wygląda. Tutaj tam w środku jest właśnie olej, bo te tarczki oczywiście są w kąpieli olejowej. Olej po prostu przedostaje się tutaj z tylnego mostu ze skrzyni biegów, ale jest to tak tutaj skonstruowane, żeby po prostu opiłki tutaj na dole się osiadały. No i po prostu przy wymianie tarcz te opiłki się oczyszcza, a żeby one się po prostu nie przelewały dalej do skrzyni biegów, no bo wtedy mogłyby uszkadzać łożyska i w ogóle, a tak to jest tak rozwiązane. Trzeba będzie tutaj wziąć śrubokrętem to odepchać. Zobaczymy, jak ta strona tutaj wygląda. Możesz, Rafał, tu ściągnąć tą tarczkę jedną, zobaczymy. O, też widać tutaj mocne zużycie. To samo, co z tamtej strony. Tarczki niby się nie wydają, że one są dużo zużyte, ale właśnie z tamtej strony przynajmniej było po około 8 mm wytarcia. Z tej strony będziemy za chwilę to mierzyć, sprawdzać. No, przekładki są dość mocno wytarte. O, tutaj widać, ile jest tej mazi, tych opiłków. No, tutaj takie specjalne zagłębienie jest, po prostu żeby te opiłki tam sobie spadały, nie przedostawały się nigdzie dalej. Rozbieramy dalej i zaraz pokażemy, jak będziemy to składać z powrotem, oczywiście po wymyciu zwolnicy. Zwolnica wymyta, zaczynamy zakładać tarczki. Trzeba położyć to podnieść do góry. Z tej strony mamy tarczka, przekładka, tarczka. Jedna tarczka. Rozpiera się. Następnie z tej strony mamy trzy tarczki, dwie przekładki. Tutaj nam założyć pokrywę. Tutaj zakładam o-ring. Tutaj był trochę większy kupiony, był przecięty, no i jest na takim czarnym smarze założony. Dwie śrubki.
No, zobaczymy, czy będzie taki sam luz tam. No, teraz widać, że jest to tam ciaśniej w środku. Już nie lata tutaj jak wcześniej. Hamulce złożone całkowicie, wyregulowane. Zobaczymy, jak teraz ciągnik sobie płynnie hamuje. Nie ma żadnych zablokowań kół. Po prostu delikatnie naciskamy na hamulec. I koła się nie blokują, tylko po prostu jest takie płynne zahamowanie bez zablokowania. To wcześniej było niemożliwe, po prostu próba zahamowania kończyła się od razu blokadą koła.